strażaków powiatu żarskiego do uroczystej zbiórki z okazji powiatowego dnia strażaka. Sztandarowy. Sztandar Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach prowadzi. Pozwólcie, że naszą uroczystość rozpoczniemy od przywitania naszych zaproszonych gości. Witam bardzo serdecznie zastępcę lubuskiego komendanta wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, starszego kapitana Grzegorza Stachowiaka. Witam przewodniczącą Rady Powiatu Żarskiego, panią Irenę Marcinę. Witam pana wicestarostę powiatu żarskiego, pana Piotra Palcata. Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Lubsko Andrzeja Tymiołowicza. Burmistrza Miasta Gminy Lubsko Bogdana Bakalarza. Pani zastępcy nie widzę. Wyjdzie na sprawę. Pana wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej, pana Ryszarda Kisowskiego. A jest pan Ryszarda, bo też nie widziałem. Witam pana prezesa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej, pana Draskoweckiego. Witam pana zastępcę komendanta powiatowego Policji w Żarach, komisarza Tomasza Rabendę. Witam komendanta komisariatu Lubsko, podinspektora Radosława Wobińskiego. Sekretarza gminy nie widzę, Lubska, dyrektora szkoły nie widzę, właściciela kina, tego kina też nie widzę. Panie komendancie, panie przewodniczący, panie starosto, burmistrzu, szanowni goście, druhny, duchowie strażacy. Po 2 latach organizowania Dnia Strażaka w Rynku w Żarach, dziś trochę skromnie obchodzimy naszą uroczystość. Jest to podyktowane przede wszystkim trudną sytuacją finansową Państwowej Straży Pożarnej, jaka powstała w dobie kryzysu finansowego ogólnoświatowego. Skromniej to nie znaczy gorzej. Są medale, awanse, nagrody i wyróżnienia. Brak jest tylko sprzętu, który moglibyśmy dziś przekazać. W przyszłym roku będzie lepiej. Znów, mam nadzieję, wyjdziemy do społeczeństwa i ucznie będziemy obchodzić Dzień Strażaka w Rynku, bądź w Lubsku, bądź w Żarach i przekazywać nowy sprzęt. Taką mam nadzieję. Korzystając z dzisiejszej okazji, chciałbym w kilku zdaniach podzielić się z Państwem kilkoma wybranymi osiągnięciami, jakie wspólnie przez ostatnie 10 lat, czyli powstanie powiatu, a więc i powstanie komend powiatowych, odnotowaliśmy. Przede wszystkim rozbudowano i zmodernizowano jednostkę ratowniczo-gaśniczą w Lubsku. Koszt całkowitej inwestycji z wyposażeniem wyniósł 4 600 000 zł. W dniu otwarcia tej jednostki, to jest 28 maja 2005 roku, otrzymaliśmy sztandar, który jest naszą chlubą i dowodem uznania dla naszej służby. Drugą inwestycję, którą zresztą trwa do dziś, jest rozbudowa i modernizacja strażnicy w Żarach, czyli biura komendy, jednostka ratowniczo-gaśnicza, powiatowe stanowisko kierowania, warsztaty, magazyny i garaże. Utworzono wspólne Centrum Powiadamiania Ratunkowego Służb Ratowniczych oraz przeniesiono pogotowie ratunkowe do obiektów Straży Pożarnej w Żarach. Utworzono pomieszczenie dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Całkowity koszt tych zadań zrealizowanych ze środków własnych PSP oraz przy udziale powiatu wyniósł na dzień dzisiejszy około 1 miliona złotych. To były inwestycje budowlane, sprzęt, a właściwie samochody. Przez te ostatnie 10 lat zakupiono i pozyskano 13 samochodów pożarniczych, w tym 6 samochodów operacyjnych, 4 specjalne oraz 3 ratowniczo-gaśnicze. Wartość tych pojazdów to ponad 4,5 miliona złotych. 3 z nich MAN Staroman, stacjonujące w Lubsku, oraz SH-25 w Żarach były kupione w ramach środków z Unii Europejskiej. Pozostałe w ramach środków własnych, sponsorów i samorządów. Po zakupach i pozyskaniu sprzętu pożarniczego i kwaterunkowego już nie będę wspominał, bo jest tego zbyt wiele.
To były duże zadania, które udało nam się zrealizować. I choć modernizacja obiektów w Żarach się jeszcze nie zakończyła, a samochody i sprzęt będą zawsze podlegały wymianie, to już możemy z zadowoleniem patrzeć na to, co osiągnęliśmy i jak niewiele pozostało do zakończenia naszych głównych planów i zamierzeń. Ostatnie 10 lat dla naszej komendy to prawdziwy skok modernizacyjny w stosunku do wszystkich poprzednich dziesięcioleci. To były zadania inwestycyjne, a przecież Straż Pożarna powinna zajmować się również innymi rzeczami. Przede wszystkim prowadzimy działalność ratowniczo-gaśniczą. Corocznie odnotowujemy 1500 zdarzeń, plasując naszą komendę na trzecim miejscu w województwie po Zielonej Górze i Gorzowie w zakresie ich ilości. Prowadzimy szkolenia, ćwiczenia i manewry niejednokrotnie o randze ponadpowiatowej i międzynarodowej zasieki Olszyna. Wynika to z naszego położenia nadgranicznego oraz dużego zagrożenia pożarowego powiatu. Szkolimy druhów ochotników, pomagamy w organizowaniu zawodów gminnych i powiatowych jednostek OSP. A jest to zadanie znaczne, gdyż co roku w 5 gminach prowadzimy tego typu zawody i dodatkowo 6 zawody powiatowe. O dobrej współpracy z druhami ochotnikami niech świadczy ilość jednostek w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Na 26 jednostek w powiecie OSP już 15 jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, a 16 czeka na podpis komendanta głównego. Nawiązanie ścisłej współpracy z Niemcami przynosi wymierne korzyści tak w postaci partnera przy dotacjach unijnych, jak i udziału w bezpośrednich działaniach ratowniczo-gaśniczych. Dla przykładu wspomnę tylko udział kompanii gaśniczych z Niemiec przy pożarach lasu w Zasiekach, Chaty Polskiej czy w ubiegłym roku Torfowisk. Na zakończenie, aby nie przedłużać, chciałbym wspomnieć jeszcze o jednym, a jakże istotnym argumencie za tym, że ostatnie 10 lat, czyli powstanie powiatu, nie przespaliśmy i nie zmarnowaliśmy jako Straż Pożarna. Dzień Strażaka to święto strażaków. To święto tych ludzi, którzy są strażakami. Nie strażnic, nie sprzętu, lecz ludzi. I właśnie ci ludzie, a część z nich tu dzisiaj znajdują się, są najlepszym dowodem na pełne wykorzystanie ostatnich lat dla dobra społeczeństwa, służby i ich samych. Dowód. Gdy powstał powiat żarski 1 stycznia 1999 roku, powstała również Komenda Powiatowa Państwowa Straży Pożarnej i liczyła 93 etaty. Dziś po 10 latach liczy również 93 etaty, czyli nic. Zadań i obowiązków przybywa, ludzi do pracy nie. Szkoda, bo pracy nam nie brakuje. Ale może i dobrze, że nas też nie ubyło, bo to również mogło się zdarzyć. Ale nie ten argument chciałem poruszyć. Wspomniałem, że to ludzie są ludzie na przykładzie Żarskiej Straży Pożarnej są dowodem i powodem do dumy i zadowolenia. Przez ostatnie te 10 lat z szeregów naszych odeszło większość na zaopatrzenie emerytalne 58 funkcjonariuszy. 64,4% ludzi odeszło z naszej służby w ciągu ostatnich 10 lat. To dużo. Tyleż samo wstąpiło w szeregi naszej służby. Wszyscy młodzi, wykształceni, wysportowani. Pełni zapału i chęci do pracy. I to jest ten potężny i najcenniejszy kapitał naszej firmy. Dowodem niech będzie fakt, że w 1999 roku mieliśmy tylko 3 oficerów i tylko ci 3 oficerowie mieli wykształcenie wyższe. Przypomnę, na 93 etaty. Dziś, po 10 latach, mamy 14 oficerów i 24 osoby z wykształceniem wyższym. To właśnie świadczy o kolosalnym skoku, jaki uczyniła Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach na drodze swojego rozwoju. Nowoczesne obiekty, sprzęt i co najważniejsze, profesjonalna i wykształcona załoga. To najlepsza gwarancja profesjonalnej i skutecznej realizacji zadań ustawowych, do jakich zostaliśmy powołani jako formacja mundurowa i z tego możemy być dzisiaj dumni. I właśnie dzień dzisiejszy jest dniem, w którym dziękujemy Wam strażacy za Waszą służbę, za Waszą pomoc udzielaną wszystkim, którzy tej pomocy od Was potrzebują. Ja również, korzystając z tej okazji, bardzo serdecznie Wam gratuluję odznaczeń, awansów, wyróżnień oraz dziękuję za dotychczasową postawę w służbie.
Dodatkowo chciałbym bardzo serdecznie podziękować naszym przełożonym, komendantowi wojewódzkiemu, staroście powiatu oraz pani przewodniczącej Rady Powiatu, jak i burmistrzowi miasta Lubsko i Żar za ich pośrednictwem i radą tych miast za dotychczasową pomoc, jaką nam udzielają w realizacji codziennych zadań. Dziękuję naszym służbom sojuszniczym w walce z żywiołem, czyli prezesom zarządu wojewódzkiego i powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej oraz panu komendantom policji, że możemy na was liczyć w naszej codziennej, niełatwej służbie. Dziękuję naszym wszystkim przyjaciołom i sympatykom Straży Pożarnej za wszystko, co robią dla dobra naszej formacji. Jednocześnie zapewniam, że postęp i rozwój naszej jednostki będzie trwał nadal z pożytkiem dla wszystkich, których chronimy. Dziękuję. Komunikat nr 1 przez 2009. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem nr 1 łamane przez OP przez 2009 z dnia 17 kwietnia 2009 roku nadał brązową odznakę zasłużone dla ochrony przeciwpożarowej dla młodszego kapitana Grzegorza Bąka, młodszego kapitana Sochomira Gałka, aspiranta Tomasza Makowskiego. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Lubuskiego uchwałą z dnia 20 marca 2009 roku nadało złoty medal zasługi dla pożarnictwa dla starszego ogniomistrza Stanisława Budzyny, młodszego kapitana Norberta Kawki, młodszego kapitana Mariusza Kukucia, ogniomistrza Andrzeja Podgórskiego, młodszego ogniomistrza Bogdana Szymańca. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym nr 54 przez 09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku nadał stopień młodszego brygadiera dla starszego kapitana Piotra Rybaka, starszego kapitana dla kapitana Mariusza Rajmana, kapitana dla młodszego kapitana Zbigniewa Słomki, młodszego kapitana dla młodszego aspiranta Marka Biedrojcza, aspiranta sztabowego Norberta Kawki, aspiranta Mariusza Kokucia. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nr 3 przez 2009 z dnia 17 kwietnia 2009 roku nadał stopień aspiranta sztabowego dla starszego aspiranta Dariusza Kowalczyka. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nr 1 przez 2009 z dnia 14 kwietnia 2009 roku nadał stopień aspiranta dla młodszego aspiranta Alfreda Dubickiego. Wyżej wymienieni funkcjonariusze zostali odznaczeni i awansowani podczas uroczystości wojewódzkich Dnia Strażaka w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 16 maja 2009 roku. Komendant Główny decyzją nr 543 przez 2009 i 556 przez 2009 z dnia 7 maja 2009 roku przyznał nagrodę pieniężną dla młodszego brygadiera Piotra Rybaka i starszego strażaka Marka Chutka za zaangażowanie w procesie przygotowania grup poszukiwawczo-ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej do udziału w ćwiczeniach certyfikacyjnych ciężką polską grupę poszukiwawczo-ratowniczą Państwowej Straży Pożarnej według międzynarodowych standardów INSARAG. Komendant Główny decyzją nr 566 przez 2009 z dnia 11 maja 2009 roku przyznał nagrodę pieniężną dla kapitana Zbigniewa Słomki za szczególne zaangażowanie w służbie. Komunikat nr 2 przez 2009. Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim rozkazem personalnym nr 1 przez 2009 z dnia 21 kwietnia 2009 roku nadał stopień starszego ogniomistrza dla ogniomistrza Radosława Bojakowskiego, ogniomistrza Janusza Mac, ogniomistrza Arkadiusza Maćków, ogniomistrza Dariusza Sokalskiego. Awansowani, weź tam. O wręczenie aktów nominacyjnych na wyższe stopnie służbowe proszę zastępcę Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim, pana starszego kapitana Grzegorza Stachowiaka oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach, pana młodszego brygadiera Dariusza Łoś.
awansowani są. Lubuski komendant wojewódzki nadał stopień młodszego ogniomistrza dla starszego sekcyjnego Dariusza Czeremurzyńskiego, starszego sekcyjnego Rafała Jubryckiego, starszego sekcyjnego Dariusza Repaja. Nadał stopień starszego sekcyjnego dla sekcyjnego Pawła Czerniaka, sekcyjnego Łukasza Rubczyńskiego. Awansowani, wesoło. Panów komendantów proszę o wręczenie aktów. Awansowani, stop. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubuskiego uchwałą z dnia 20 marca 2009 roku nadało srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa dla Bogdana Bakalarza, ogniomistrza Krzysztofa Pazdana, młodszego ogniomistrza Romana Kluczyckiego, aspiranta sztabowego Dariusza Kowalczyka. Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa dla sekcyjnego Tomasza Chabowskiego, sekcyjnego Witolda Lepko. Wyróżnieni pysztą. O wręczenie medali proszę wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej, ducha Ryszarda Pisowskiego oraz prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej Żarach, ducha Edwarda Skobelskiego. Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach mianował na wyższe stanowiska służbowe niżej wymienionych funkcjonariuszy. Starszy kapitan Paweł Hryniewicz, naczelnik wydziału. Strażak Katarzyna Tomaszewska, główny księgowy. Młodszy kapitan Mariusz Kukuć, zastępca dowódcy zmiany. Aspirant sztabowy Roman Garak, zastępca dowódcy zmiany. Aspirant sztabowy Dariusz Kowalczyk, zastępca dowódcy zmiany. Młodszy aspirant Tomasz Burzawa, dowódca zastępu. Awansowani, wystąp. Awansowani, stop. Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach mianował na wyższe stanowiska służbowe. Ogniomistrz Daniel Kotwicki, starszy operator sprzętu specjalnego. Młodszy ogniomistrz Dariusz Musiela, starszy operator sprzętu specjalnego. Młodszy ogniomistrz Rafał Judycki, starszy operator sprzętu specjalnego. Sekcyjny Paweł Maludy, starszy operator sprzętu specjalnego. Awansowani, pysztą.
Państwowej Straży Pożarnej w Żarku. Mansomani, stop! Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach mianował na wyższe stanowiska służbowe. Starszy ogniomistrz Marek Świerliński, dyżurny stanowiska kierowania. Sekcyjny Piotr Jarosiewicz, operator sprzętu specjalnego. Sekcyjna Agnieszka Borowicz, młodszy technik. Sekcyjny Jacek Janusz, ratownik kierowca. Sekcyjny Tomasz Kowalczuk, ratownik kierowca. Awansowani, testo! Awansowani, stop! Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach udzielił wyróżnienia za udział w ćwiczeniach poligonowych User Poland w Strąże w formie pisemnej niżej wymienionym funkcjonariuszom. Młodszy brygadier Piotr Rybak, młodszy kapitan Sławomir Gałek, sekcyjny Robert Baworowski, starszy strażak Marek Chudek. Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach za szczególne zaangażowanie i duży wkład w pracy w realizacji zadań na zajmowanych stanowiskach wyróżnił nagrodą pieniężną wszystkich strażaków powiatu żarskiego Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników cywilnych zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Podziękowanie w imieniu odznaczonych, mianowanych i nagrodzonych złoży ogniomistrz Krzysztof Paza. Panie Komendancie, proszę o pozwolenie zabrania głosu. Panie Komendancie, szanowni goście, w imieniu odznaczonych, wyróżnionych i awansowanych pragnę złożyć serdeczne podziękowania. Jednocześnie zapewniam, że wyróżnienia te będą nas bardziej motywować w naszej codziennej służbie. Dziękuję. Cześć. Strażarska oficjalna zakończona. Proszę zaproszonych gości o zabranie głosu. Może zdaniem panu przewodnicząca może tutaj podziękowania rozumiem na dobrego wynoku. Chciałbym kilka słów podziękowań dla strażaków powiatu żarskiego. To jest wasze święto, a ilość osób awansowanych, oznaczonych wiąże się z tym, że wasza praca jest bardzo dobrze zbierana. I z tego względu moje najszczersze podziękowania również dla druhów ochotników z powiatu żarskiego, z którymi naprawdę bardzo dobrze współpracujecie. Gratulacje moje również chciałbym złożyć samorządowcom tego powiatu, że akurat mają taką dobrą załogę. I cóż, komendant powiatowy dosyć dużo już tutaj mówił o samym powiecie. Ja się cieszę, że akurat taka załoga w takim składzie tutaj funkcjonuje. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję. Pani Przewodnicząca powiatu. Szanowni komendanci, szanowni strażacy, dostojni goście. Mam zaszczyt w imieniu Rady Powiatu Żarskiego złożyć bardzo serdeczne podziękowania Państwu za dotychczasową pracę. Wykonujecie Państwo niezmiernie trudny i odpowiedzialny zawód. Narażacie swoje życie i zdrowie, żeby ratować zdrowie i życie innych. Za to Wam bardzo serdecznie dziękuję. Jesteśmy z Was dumni. Chciałam również bardzo serdecznie pogratulować wszystkim Państwu strażakom. Jest jedna Pani, z czego ja niezmiernie się cieszę. Osobiście podziękować odznaczeń i wyróżnień i awansów. I życzyć dużo zdrowia, dużo szczęścia rodzinnego i wszelkiej pomyślności. Przekażę te kwiaty na ręce Pana Komendanta Żarskiego. Proszę uprzejmie. Panowie Komendanci,
Straży Pożarnej, ale również Policji, Panowie Prezesi, Panie Prezesie, Panie Burmistrzu, drodzy goście i szczególnie Wy strażacy. Tegoroczne obchody Święta Strażaka w Lucku, skromniejsze niż miało to miejsce dotychczas, ale niezwykłe, bo odbywają się tutaj w roku jubileuszu 10-lecia istnienia powiatu żarskiego i w roku jubileuszu szczególnego dla naszej ojczyzny. Oto za 2 tygodnie będziemy świętować 20-lecie obalenia komunizmu w Polsce, odzyskania wolności i niepodległości. Szczególny jubileusz, bo nie każdemu pokoleniu przypadło w udziale taki jubileusz 20-lecia w historii świętować. W związku z tym chciałbym na Wasze ręce, na ręce odznaczonych, nagrodzonych i awansowanych złożyć serdeczne gratulacje, również w imieniu starosty żarskiego Marka Cieślaka. Podziękować wszystkim Wam za Waszą służbę, służbę niezwykłą, cieszącą się ciągle w opinii społecznej bardzo wysokim uznaniem. Jest to szczególny rodzaj służby związanej z ratowaniem mienia, życia ludzkiego z odwagą. Chciałbym życzyć Wam szczęścia i pomyślności wykonywanej przez Was służbie, ażeby Wasze powroty z każdej akcji były szczęśliwe. Wszystkiego najlepszego. Panie komendancie. Pozwólcie Państwo, że ja najpierw witam Panią Przewodniczącą, w mniejszości Panie komendancie, Panowie komendanci, Szanowni Panie i Panowie, goście zaproszeni. W imieniu Władca może nawet mimo to, że skromnie w Lucku, ale w Lucku zawsze powiatowe święto nas to bardzo cieszy. Chcieliśmy serdecznie podziękować za to, że możemy tutaj gościć władze wojewódzkiej straży i tu chcieliśmy dla Pana Komendanta przekazać skromny pominek, jak również kwiaty, życzyć, żeby zawsze pamiętać o naszym powiecie, Panie Komendancie. Ze swojej strony chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu Komendantom. Nam się bardzo dobrze w to wyjeżdżamy. Z Panem Komendantem Łosiem, jak i Panem Markiem Ławreckim jest naprawdę bardzo dobra współpraca. Z okazji święta również dla moich kolegów pochodników, Pana Słodzieckiego, jak i mojego kolegi Ryszarda, który opiekuje się ochotniczymi strażami. Ten system, który działa, samorząd, ochotnicze straże, Państwowa Straż, funkcjonuje bardzo dobrze. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony, że możemy wspólnie działać na rzecz naszego powiatu, wykonywać zadania, te trudne rozwiązujemy bardzo prosto. Także tu chciałem podziękować do Pana Komendanta, który jest tutaj w moim imieniu, Pani Burmistrz, jak i Rady Miejskiej. Komendanci, strażacy, jako przedstawiciele Bratniej Służby realizującej zadania na rzecz bezpieczeństwa w tym powiecie, chciałbym powiedzieć, że współpraca Policji i Straży Pożarnej w tym powiecie jest modelowa. I mówię to z tym większym zadowoleniem, że realizowane zadania z zakresu i typowych dla Straży Pożarnej, i typowych dla Policji udają nam się z pożytkiem dla mieszkańców naszego powiatu. Przedmówcy powiedzieli tyle ciepłych słów, więc ja serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym. Gratuluję komendantom takiej załogi. Wszystkiego najlepszego. Druhny i druhowie, w imieniu Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczy Straży Pożarnych dla wszystkich strażaków ochotników w okazji Waszego Święta chciałbym złożyć serdeczne życzenia. Bardzo się cieszę, że spotykamy się w takich okolicznościach. Chciałbym się jak najczęściej spotykać właśnie na ćwiczeniach, na sprawnościowych ćwiczeniach, przy imprezach, przy zawodach strażackich. A jak mówię, nie daj Bóg, jakby się wydarzyły jakieś pożary czy nieszczęścia, żebyście byli w stanie
jak najszybciej udowodnić społeczeństwu, że jesteście gotowi nieść pomoc w narażeniu własnego życia dla ratowania życia i mienia naszych mieszkańców, żeby udowodnić i władzom samorządowym, i mieszkańcom, że bez was nie byłoby tak bezpiecznie i spokojnie, jak się dzieje w naszym powiecie. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla was, samych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Dziękuję. Pozwolicie, panowie komendanci, panie przewodnicząca, panie starosto, państwo burmistrzowie, drobni i drobowni strażacy, szanowni państwo, w imieniu Zarządu Powiatowego Związku, Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej przekażę adres na wasze ręce, proszę komendant wspomniał, 93 strażaków zawodowców, prawie 10 razy więcej ochotników, którzy współpracują w sposób wzorowy w powiecie żarskim. I ten list w imieniu ich wszystkich na ręce komendanta waszego i naszego komendanta wojewódzkiego przekażę, jako że nie miałem sposobności będąc temu na uroczystości wojewódzkiej, przekażę dla komendanta wojewódzkiego. Pozwólcie, że ten adres przeczytam. Proszę brygady Dariusz Łoś, komendant powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dla. Szanowny panie komendancie, strażacka tradycja, wierność ideałom wypracowanym przez pokolenia, to trwały element życia strażackiej rodziny. Każdego dnia zmagamy się ze sprawami trudnymi, jak w rodzinie rozwiązujemy problemy, a wszystko by czynić życie bezpiecznym, dającym szansę realizacji osobistych ambicji i marzeń, by lepiej zapobiegać zagrożeniu, by zmniejszyć skalę strat, by nie uniknąć zagrożenia zdrowia i życia osób ratowanych, ale też ratowników. W tym szczególnym dla was Dniu Strażaka składam na ręce pana komendanta podziękowanie dla wszystkich strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach za współpracę ze strażakami i ochotnikami z powiatu żarskiego, za gotowość do niesienia pomocy w potrzebie, za umiejętność radzenia z coraz większymi zagrożeniami i za pomoc w organizacji zawodów sportowych pożarniczych drużyn ochotniczych straży pożarnej naszego powiatu. Życzę pomyślności w realizacji zamierzeń służących poprawie wspólnego bezpieczeństwa, satysfakcji z wykonywania służby i szczęśliwych powrotów z akcji ratowniczych. Wierni tradycji bądźmy, jak zawsze, na Straży Bezpieczeństwa naszego powiatu i jego mieszkańców. Kłączę wyrazy szacunku w imieniu Zarządu Powiatowego, w imieniu wiceprzewodniczącego. Pozwólcie, że przekażę, dołączę do tych życzeń patrona naszego wspólnego, świętego Floriana, który na ręce komendanta będzie od ochotników strażaków godnie reprezentował, bo takowego brakuje komendanta w Komendzie Powiatowej. Mały co prawda, ale takiego panie komendancie. Sztandar Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyprowadzić. Podrzec zwłocznie. Prawo zwrot. Za mną marsz.